To były 102 minuty, które wstrząsnęły światem. Uprowadzone przez terrorystów z Al-Kaidy samoloty zniszczyły bliźniacze wieże World Trade Center, Pentagon, a czwarta maszyna miała najpewniej uderzyć w Kapitol. 11 września 2001 roku zginęło niemal 3000 osób. W Nowym Jorku jest Rafał Stańczyk. Jak Ameryka po 18 latach upamiętnia tamte tragiczne wydarzenia? Uroczystości w Nowym Jorku rozpoczęły się o godzinie 8:46 czasu lokalnego, a więc w momencie, kiedy 18 lat temu pierwszy z porwanych samolotów uderzył w wieżę. Następnie wyczytano nazwiska wszystkich ofiar tego zamachu, a ta lista liczyła niemal 3000 nazwisk. Podobne uroczystości odbyły się też w Waszyngtonie. Przed Pentagonem, który uderzył trzeci z porwanych samolotów, prezydent Donald Trump wygłosił przemówienie, w trakcie którego powiedział o ofiarności i poświęceniu strażaków oraz policjantów. Dodał też, że Ameryka zawsze mocno i skutecznie będzie walczyła ze swoimi wrogami. No i dodał, że Amerykanie nigdy nie zapomną tego, co działo się tu 18 lat temu. Wracają wspomnienia. Nie jest łatwo o tym mówić. Pani Bożena przeżyła tylko dlatego, że po skończonej pracy wyjątkowo nie poszła z koleżankami do kawiarni w podziemiach World Trade Center. Wszyscy ci, co pili kawę na dole, niestety zostali zasypani. I później stopniowo tylko były wydobywane zwłoki tych ludzi. Polka wyprowadziła się ponad 1500 kilometrów od Nowego Jorku na Florydę. Do tej pory nie była na miejscu zamachu. Krwawe przedstawienie terrorystów zaczęło się o godzinie 8:46. Zamachowcy wybrali za cel obiekty będące symbolami potęgi gospodarczej, militarnej i politycznej Ameryki. To było wszystko pokryte gruzami. Pan Janusz Szumański już kilka godzin po runięciu wież brał udział w akcji ratunkowej, a następnie jako inżynier jednej z firm przez kolejne miesiące odgruzowywał południowy Manhattan. Jest kilka takich scen, które zostały mi w pamięci, nie mogę ich wyrzucić i one wracają, szczególnie ta... A rękę, którą znalazłem wyciągniętą, jakby wołała o pomoc. Zamachy z 11 września zmieniły nasz świat. Przyczyniły się do inwazji na Afganistan i Irak. Rozpoczęły także wojnę z terroryzmem, która trwa do dziś. Nowojorczycy wyciągnęli też bardzo cenną lekcję. Nie można się poddawać, nie można się przestraszyć terrorystów, a chorych ludzi psychicznie. Nowy Jork z pewnością się nie wystraszył, twierdzi Filip Wolak, fotograf i pilot, który przez lata z tej oto perspektywy obserwował odbudowę południowego Manhattanu. Generalnie zawsze jestem pełen zachwytu. W miejscu dwóch wież w górę pnie się teraz jeszcze potężniejsza konstrukcja. Ale 11 września, po zapadnięciu zmroku, miasto, które nigdy nie zasypia, udowadnia, że nigdy też nie zapomni o wydarzeniach z tamtego słonecznego, wtorkowego poranka. Z Nowego Jorku Rafał Stańczyk, Wiadomości.